Cześć, z tej strony Klaudia. Dzisiaj opowiem Wam o najnowszej promocji w Rossmanie 2 plus 2. Pokażę produkty, które moim zdaniem są warte polecenia oraz opowiem Wam o produktach, które ja zamierzam kupić. Zacznijmy od tego, że promocja rozpoczyna się 20 maja i trwa do 30 bądź do wyczerpania zapasów. Z promocji mogą skorzystać tylko osoby, które posiadają kartę Rossman, czyli mają zainstalowaną aplikację Rossmana. Przypomnę, że 26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki, więc podczas promocji możemy kupić mamie fajny prezent. Z tego co mi wiadomo, z promocji można skorzystać tylko raz, czyli na jedną kartę przypada jedna możliwość skorzystania z promocji. Niestety szczegóły promocji nie są jeszcze znane, nie wiadomo czy trzeba kupić 4 te same produkty, czy 4 z tej samej kategorii i tak dalej. Także jeśli tylko się dowiem, to na pewno dam Wam znać w komentarzach lub jeśli Wy znacie już szczegóły, to proszę napiszcie mi w komentarzach. W internecie chodzą słuchy, że promocja będzie dotyczyć tylko kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Ja przygotowałam kilka moich perełek i dzisiaj Wam je pokażę. Przejdźmy do prezentacji. Na początek przypomnę, że ja posiadam cerę normalną z tendencją do przetłuszczania się w strefie T i wszystkie te kosmetyki, które dzisiaj pokażę, u mnie sprawdzają się świetnie, ale to nie znaczy, że u Was również będą równie dobre. W takim razie zacznijmy od pierwszego produktu. Jest to żel do mycia twarzy od Neutrogeny Pure & Shine. Jest to żel oczyszczający, który możemy stosować 2 razy dziennie. Usuwa nadmiar sebum i odblokowuje pory. Ja stosuję go zamiennie z drugim żelem, który pokażę Wam za chwilkę. Skóra po użyciu tego produktu jest naprawdę świeża i czuję, że jest dobrze oczyszczona. Każdy produkt, który jest pokazany dzisiaj u mnie w filmie, znajdziecie oczywiście na mojej stronie www.klatex.pl w zakładce kosmetyczka. Jest on tam umieszczony oczywiście z ceną, moją oceną i dokładnym opisem. Kolejny produkt to również żel od Neutrogeny Visibly Clear Pink Grapefruit. Ja bardzo go lubię. Jak wiecie, wystąpił w jednym z moich filmów, Poranna Rutyna, i jest chyba moim ulubieńcem, jeśli chodzi o żele oczyszczające do twarzy. Żel bardzo głęboko oczyszcza i pomaga eliminować wszystkie pryszcze i wągry. Możemy stosować go codziennie. Powiem dodatkowo, że przepięknie pachnie. Jest to zapach takiego bardzo świeżego grejpfruta. Skóra po jego użyciu jest taka bardzo odświeżona, jakbyśmy umyły twarz miętą. Spokojnie mogę określić to uczucie jako takie bardzo orzeźwiające. Jest idealny do mycia twarzy rano, żeby troszkę się obudzić. I następny kosmetyk to krem z tej samej serii Neutrogena Visibly Clear Pink Grapefruit. Uczucie po nałożeniu tego żelu jest bardzo podobne jak w przypadku poprzednika. Skóra jest bardzo odświeżona i przepięknie pachnie. Jest to krem nawilżający. Dodatkowym plusem jest fakt, że nie pozostawia na skórze tłustej warstwy, więc możemy go nakładać przed makijażem. I kolejny produkt to również krem, tym razem od Bielendy, Ogórek & Limonka. Producent zaznaczył, że jest przeznaczony dla posiadaczek cery mieszanej i tłustej, ale u mnie również się sprawdza. Jest to kosmetyk, który możemy stosować i na dzień, i na noc. Ma bardzo ładny zapach i działanie jest mocno nawilżające. I kolejna perełka to pasta oczyszczająca od Ziai, liście Manuka. Ten produkt znalazłam dzięki grupie Makijaż Uroda Moda. Dziewczyny bardzo gorąco polecały tą pastę i ja jestem zachwycona i bardzo wdzięczna grupowiczkom za polecenie. Pasta służy do głębokiego oczyszczania skóry i zapobiega powstawaniu zaskórników. Jak widzicie na opakowaniu widać, że przyznano mu kiedyś nagrodę Kosmetyk Wszechczasów od Visage. Pochwalę się, że ja w tym roku miałam okazję być na gali Visage'u i jestem przeogromnie szczęśliwa z tego powodu. Produkt w swym składzie zawiera substancje czynne, głęboko oczyszczające, takie jak ekstrakt z liści manuka o działaniu antybakteryjnym, ściągającą, normalizującą zieloną glinkę oraz aktywną bazę myjącą. A jest to produkt dla posiadaczek cery normalnej, tłustej oraz mieszanej. Dodatkowo chciałabym Wam polecić maski od Bielendy. Najbardziej lubię Carbo Detox oraz Silver Detox. Są naprawdę świetne. Ja przy sobie aktualnie nie mam żadnej, bo wszystkie zużyłam. Przy regularnym stosowaniu maski naprawdę dają efekt. Jednym z najważniejszych działań masek jest detoksykowanie skóry i moim zdaniem świetnie się sprawdzają. Ja podczas promocji również zamierzam zrobić sobie małe zakupy. Upatrzyłam sobie już kilka produktów. Pierwszy z nich to maska, którą tutaj widzicie, L'Oreal, oczyszczająca maska z glinką. Na opakowaniu jest napisane, że matuje i odświeża. Ja słyszałam o niej dużo dobrego i chciałabym przetestować. Następny planowany zakup również z L'Oreala.
Tym razem olejek do twarzy, idealny dla skóry normalnej oraz mieszanej. Od jakiegoś czasu, jak tylko jestem w drogerii, patrzę na niego i zastanawiam się nad kupnem, ale myślę, że ta promocja będzie idealną okazją, żeby w końcu zdecydować się i go kupić. Jeśli macie któryś z tych kosmetyków, które ja zamierzam kupić, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się sprawdza, czy jest faktycznie dobry i czy warto go kupić. Chcę też kupić peeling do twarzy, zastanawiam się nad tym od Ziai, oliwkowym. Jeszcze nie jestem zdecydowana, czy akurat czegoś takiego szukam. Podobno skutecznie wygładza oraz odświeża naskórek i myślę, że będzie dla mnie dobry. A jeśli chodzi o czwarty produkt, chciałabym kupić sobie fajną piankę do oczyszczania twarzy. Przyznam się szczerze, że jeszcze nigdy nie stosowałam pianki do mycia twarzy, dlatego proszę Was o pomoc. Jeżeli możecie, to polećcie mi jakieś dobre pianki, które sprawdzą się dla cery normalnej z tendencją do przetłuszczania się. I o produktach to tak naprawdę tyle. Jeżeli film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i zapraszam Cię również na mojego Instagrama. Jak będę wybierała się na zakupy, to na pewno o tym powiem na swoim Insta Stories, a po zakupach pokażę, co udało mi się kupić. Zapewne udokumentuję to również na Snapchacie, więc tam również możecie mnie obserwować. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Zapraszam Was na Facebooka Klatex, gdzie dwa razy w tygodniu dodaję szybkie filmiki z propozycjami moich makijaży. Jeśli taka forma przedstawienia makijaży Wam się podoba, to oczywiście lajkujcie na fejsie i wysyłajcie znajomym. I na sam koniec zapraszam Was jeszcze do subskrypcji kanału i klikania w dzwoneczek, który będzie Wam przypominał o wszystkich nowościach na kanale. My widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!